Pa, jakie skały, to jest najlepszy Mad Max na świecie. Fajnie zrobiło Avalanche sztukę, oni robili Just Cause, nie? I zajebiście mi to wyszło. I małe wymagania ma nawet, optymalizacja jest zajebista. Mi to działa na 256 MB RAM, ale nagrywam. No właśnie, i to polecam właśnie ludzie wam, polecam. Polecam tego Mad Maxa. Taka gra, tak zajebiście to chodzi. No i to w ogóle kooperację tutaj mamy. Ale to zjebali trochę wymagania graficzne, na pudełku ma co innego napisane. No ja też, ja mam napisane, że GeForce 9001. No GeForce Atira Reon i takie 8 gyby, takie są? 8 gybelców. Ja tu mam Intel Celeron 1 giga hertz, kurwa. No ja mam teraz te Clarebony, te akceleratory takie 3D. Jadę do ciebie. Tu strzelali się. Czekaj. W ogóle w Adwaxie da się postacie tutaj robić fajne różne... No właśnie, on tutaj ma Mubuta. Widzicie, to jest Mubutu, mój znajomy z YouTube'ów. Podpisane nawet są fajnie. Dokładnie. I Kopas teraz, zajebisty, polecam tego Mad Maxa. Tutaj jakoś zagadkę rozwiązujemy z zwłok. Twórcy gry to zobaczą, kurwa, co się odpierdoliło. Ktoś zdowngrade'ował na szugę. Grafikę wyłączyli całkowicie. Yeah. Ej, zarąbiste te Mad Maxy. I mi się to podoba, bo my tu robimy jak w Need for Speedzie, to już drugie kółko, które robimy. Takie szczery, widzicie? Dostajemy jakieś tutaj doświadczenia i misje, walizki trzeba zbierać. Jak w prawdziwym Mad Maxie. Teraz zrobimy scan w Evo, dobry pomysł. Bo tu jakiś samolot, bo to jest DLC do Mad Maxa, gdzie są zagubieni i oni tu przylecieli. I tu jest ten łysy Lok, co nie może chodzić. Właśnie. I Loki. O Loczki ma tutaj w tej wersji. No, o Loki, ten Bóg taki, słońca, Bóg tak. No, nie, chodziło mi o tego, kuźba. Wiem, o kogo. Łysa Pała, kuźba. Znam, oglądałem. Nie znasz, kurwa, go. Znam, no, piłem z nim. Piłem z nim, kuźba. Wywar, kuźba. Ten magiczny napój Asterixa i Obelixa z nim piłem. Ale ten Mad Max jest super. Który ja już mam level? Nie, ty się level wbija, tak fajnie to jest. Nie wygląda jak Mad Max, tylko symulator jeżdżenia, wożenia kamieni 2011. Bo ja masz emulator. Fajny ten Mad Max, czekaj. I możemy w ogóle wsiadać do przyjaciół. I no, to jest takie postapokaliptyczne radio, o. Nie trzeba się zabijać, może. O, leci tu jakiś death metal szatański. No, takie tak grali. Tak w Mad Maxie, bo oni taką muzykę słuchali wtedy. No, a nie żadne, kurwa. Co nie żadne? Co nie jeszcze mogli wcześniej nie słuchać? No, mogą Ike Noego mogli słuchać. No, na przykład, albo inne takie smutne rzeczy. Można strzelać z pojazdu, fajna gra. Nitro takie fajne jest. O, pokaż, przedstaw. Kolegować się można jak w Simsach. No właśnie. Kolegować jak w Simsach. Tomek i przyjaciele można zrobić. Ale nie da się barierek wyjmować z basenu, bo tu nie ma basenu. No bo to Mad Max jest. Tu. Są same barierki, kuźwa. Ale basenów nie ma. Przypadek? Sądzę. W ogóle fajny ten Mad Max. Mówisz to już 11 raz. No oni nam nie zapłacili za to, nie? Ale kujwa, tu gra ma jakieś błędy, bo nie może się zatrzymać samolot. Ale fajny. Ale to jest Mad Max, tam się kończy kraj już. Przygotowałem tylko jedno. Za tym jest świat My Little Pony, za tym. Ja chcę to zobaczyć. To powiem ci, że ten Mad Max to teraz sama woda, kujwa, świat został zawsze paszczony. A przecież w Mad Maxie była aż susza. Właśnie. I oni szukają wody, a tak za tym mają, za tymi górami wodę, mają pełno. Płaczą z tego powodu. Płaczą, my nie mamy wody, jak obok wszędzie są oceany. I z nami odkryliśmy tą tajemnicę. Odkryliśmy tajemnicę Mad Maxa, została odkryta. A to dodamy na YouTube'a i potem ci twórcy przyjadą i skrzyczą nas, bo chcieli tą tajemnicę odkryć w kolejnym DLC. Albo w kolejnej części. No właśnie, nowy film by zrobili o tym. Gdyby... No i my to zdradziliśmy od razu w tym filmiku. Sucho u nich, a za tymi górami takie plaże, ludzie sobie popijają drinki. Ci myślą, że apokalipsa. No. Tak samo w Falloutie 3 pewnie jest, że tam gdzieś za górami za lasami nawet promieniowania nie ma. Jest tam sam, gdzie żyją normalnie. Co? Ja mam mody w Mad Maxie i przez to mam lepszą grafikę i nie widzę nic. A to są wyścigi teraz, takich wodnych go-kartów, kurwa. No i to jest wszystko w Mad Maxie. Dokładnie. A gdzieś pod wodą tutaj jest miasto i tu jest Bioshock pod wodą, oddzielna gra. O, patrz! Castaway tutaj na tej wyspie.
Wilson! Wilson! Patrz! Cywilizacja! Wyszliśmy z Mad Maxa. O panie! Ej, powiemy to ludziom, którzy tam zostali? Nie. Nie. Takie kurwa jebać. Niech umierają, nie? Z głodu i bez wody. O japie gdzie? Czujesz, jak w rzeczywistości ludzie tak sobie żyją normalnie, a tu po drugiej stronie gór w ogóle jakieś takie pustkowia, ludzie umierają. Takie średniowiecze za górami, nie? O, no takie typowe średniowiecze, że jeszcze nie wiedzą, że jakaś technologia jest. A 5 kilometrów w lewo w ogóle jakieś kurwa science fiction, cyborgi, nie wierzą w Boga, kurwa. Potrafią się regenerować i są nieśmiertelni. A pomiędzy tym taki domek i to mieszka wiejski. Napisaliśmy najlepszy świat do GTA, teraz zrobimy nasz własny dodatek, nie? No i oni nie wiedzą o sobie, chuj z tym, że tam ci mają super technologię, ale nie wiedzą, że tam jakieś średnie wieczy jest dalej. GTA Mad Ghost Stories. I taki pomiędzy nimi takie chata, taki wiejski, kurwa, macha. Kurwa, Mubutu, zmęczyłeś się, czekaj, poklepię cię po plecach. Dobra już.